Na mocy uchwały Senatu nr 67/2019 Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku profesor Piotr Kasprzak uzyskał najwyższe wyróżnienie akademickie, tytuł doktora honoris causa za wybitne osiągnięcia w rozwoju technik wewnątrznaczyniowych stosowanych w leczeniu tętniaków aorty piersiowej, brzusznej i tętniaków aorty piersiowo-brzusznej, opracowaniu unikalnych metod ochrony rdzenia kręgowego i w badaniach nad chorobami naczyniowymi oraz za wieloletnią współpracę i zasługi dla naszej uczelni, a zwłaszcza Wydziału Lekarskiego II. Nadając ten zaszczytny tytuł panu profesorowi Kasprzakowi, spełniliśmy życzenie społeczności naszego Wydziału i uczelni. W dniu dzisiejszym symbolicznie przyjmujemy do naszej wspólnoty uniwersyteckiej kolejną wielką postać współczesnego świata nauki i ma to miejsce po raz kolejny na Wydziale Lekarskim II. To fakt, że mimo światowej sławy i szeregu zaszczytów pan profesor Kasprzak włożył wiele wysiłku w utrzymanie stałego związku z poznańską uczelnią i ma tu wielu bliskich przyjaciół. To do niego wielokrotnie zwracamy się o radę i pomoc w najcięższych przypadkach chorych z tętniakami piersiowo-brzusznymi. Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć profesora Piotra Kasprzaka, znakomitego chirurga, błyskotliwego naukowca, nietuzinkowego człowieka i przyjaciela wszystkich chirurgów naczyniowych w Polsce. Profesor Kasprzak wprowadził nowe techniki operacji tętnic szyjnych, tak zwaną metodę ewersji. Skoncentrował się na leczeniu endowaskularnym tętniaków aorty i jej odgałęzień, a szczególnie najtrudniejszej do leczenia patologii, jaką są tętniaki piersiowo-brzuszne. Efektem jego pracy było szereg pionierskich publikacji w skali światowej i wprowadzenie tych technik do codziennej praktyki chirurgicznej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych o łącznym faktorze prawie 200 i wskaźniku chirurgicznym przeszło 20. Jest obecny w naszej klinice przy najtrudniejszych implantacjach stent graftów w tętniakach piersiowo-brzusznych, a jego pomoc i doświadczenie są bezcenne w codziennej naszej pracy. Universitatis Studiorum Medicorum Poznaniensis Nomine Karoli Marcinkowski Nuncupate Rector Magnificus et Facultatis Medicinae Secundae Decanus et Promotor Rite Constitutus Communi Omnium Ordinum Consensu in Virum Clarissimum as Doctissimum Petrum Kasprzak. Z wielką radością jako rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczę w tej uroczystości. Cieszę się, że to stulecie jest także podkreślane przez tę dzisiejszą uroczystość. Serdeczne gratulacje i podziękowania za wszystko, co pan uczynił. Ja chciałem państwu wszystkim z głębokiego serca podziękować za to tak wspaniałe wyróżnienie. I snowboarding. Dlaczego snowboarding? Proszę państwa, to jest tak jak przejście od otwartej chirurgii naczyniowej do endowaskularnej. To nie jest to, że coś jest lepsze koniecznie, ale my się chcemy rozwijać. Jeżdżąc na desce miałem to odczucie poznawania nowych aspektów i nie tylko powtarzania tego, co robiłem dotychczas przez całe życie. Oczywiście obciążenie chorych mniejsze w czasie zabiegów endowaskularnych przy porównywalnych wynikach, a czasami nawet lepszych wynikach, jest tym najważniejszym motorem. Powinniśmy troszeczkę wrócić więcej też do chirurgii klasycznej i nie zapominać, że musimy także wyszkolić nowych adeptów chirurgii naczyniowej w chirurgii klasycznej, a nie tylko w endowaskularnej. Mówi się, że jesteśmy tak młodzi, jakie są nasze naczynia. A ja dodałbym do tego, że możemy osiągnąć taki sukces,
na jaki pozwoli nam nasz partner. Tyle osób, które dużo wnoszą w medycynę, w postęp i być w ten sposób wyróżniony jest bardzo dużym zaszczytem i za tą możliwość przyjazdów, nauki, tej przyjaźni, tej życzliwości, jaką tutaj odczuwam, chciałem bardzo serdecznie podziękować za powodzenie wszystkich Państwa i tego Uniwersytetu.